Agnieszka Zaręba, witam Państwa bardzo serdecznie. Wiosna i lato mogłoby się wydawać, że są to najbardziej atrakcyjne pory roku dla ogrodników. Najlepszy czas, żeby pielęgnować kwiaty lub uprawiać ogród. Co jednak zrobić jesienią, gdy pojawiają się pierwsze deszcze oraz przymrozki? W dzisiejszym wydaniu Sekretów Ogrodnictwa rozmawiamy o krzewach jesieni. Razem ze mną jest Pan Mariusz. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. Czym są krzewy jesieni? Krzewy jesieni są to rośliny, podobnie mówię jak drzewa, charakteryzujące się ciekawymi cechami o tej porze właśnie roku. Czyli jakie są to cechy? Są to cechy związane, mówię, z przebarwieniem, mówię, ulistnienia. Część krzewów także jest zimozielonych, także wbrew pozorom jesień i zima także może być ciekawa w ogrodzie. Także planując ogród, starajmy się dobierać tak rośliny, żeby także właśnie u schyłku roku, jesienią i zimą, też żebyśmy mieli kilka roślin, które będą wprawiać nas w pozytywny nastrój o tych porach roku. Istnieje taki stereotyp, że wiosną budzi się wszystko do życia, no to wtedy bierzemy się za to, żeby nasz ogród jakoś ładnie urządzić. Czy to w praktyce faktycznie jest dobry czas? Nie do końca, bo z punktu widzenia ogrodniczego w zasadzie właśnie jesień to jest tym terminem optymalnym do sadzenia roślin. Nawet tutaj branżowe hasło ostatnich lat: sać jesienią, ciesz się wiosną. A krzewy jesieni, tak dokładnie. Co to jest i o jakich krzewach mówimy? Jesieni. Głównie mówimy o krzewach liściastych, bo to one właśnie o tej porze roku, w miesiącu wrześniu, październiku, pokazują nam jakby drugą odsłonę swojego życia. Czyli jakie krzewy zasadzić wiosną lub latem, żebyśmy mogli się cieszyć ich widokiem jesienią? Przede wszystkim tutaj kierować się przebarwieniem jesiennym liści. Tu charakterystycznymi roślinami są, mówię, derenie i berberysy, a także roślinami, krzewami, które będą dawały owoce. Wtedy i ptaszek w ogródku się znajdzie, jakieś inne, mówię, drobne zwierzątka. Także tutaj, mówię, po pierwsze przebarwienie, mówię, liści i drugie tutaj rośliny, krzewy dające owoce. A jak pielęgnować jesienne krzewy? Znaczy jesienne krzewy w zasadzie oprócz, mówię, jeżeli zdarzyłaby się, powiedzmy, taka jesienna posucha podlewania, w zasadzie nie wymagają specjalnej pielęgnacji, chyba że są to krzewy świeżo posadzone, wtedy wskazane jest zastosowanie nawozów jesiennych. Sprawdźmy więc, jak wyglądają jesienne krzewy. Znajdujemy się wśród krzewów, których polska nazwa brzmi, mówię, berberys. Jest to bardzo, bardzo duża grupa roślin. Część z nich gubi liście na zimę. Natomiast druga część ma liście zimozielone, ładnie przebarwiające się. Tutaj akurat mamy grupę berberysów, które liście zrzucają na zimę. Jednak nie jest to przeszkodą, żeby urozmaicały nam nasz tutaj teren wokół domu. Jest kilka bardzo, mówię, ciekawych odmian. Tu znajduje się przed odmianą Admiration. Jest to taka fajna karłowa odmiana, mówię, berberysiku, wolno rosnąca, samokształtująca się w kulkę. Charakteryzuje się ciekawym tutaj jasno takim karminowym przyrostem i taką seledynową obwódką liścia. Bardzo fajna roślinka do małych ogrodów, nadaje się także do uprawy pojemnikowej w jakichś skrzyniach, w jakichś donicach na tarasach, jeżeli ktoś ogrodu nie posiada, a także może mieć zastosowanie w ogródkach, mówię, miniaturowych, japońskich i w ogródkach skalnych. Obok niego znajduje się także podobna, ciekawa, karłowa odmiana o nazwie Tiny Gold. Podobna wielkość, podobne tempo wzrostu, tylko takie ciekawe, limonkowe,
ubarwienie, mówię liścia. W jaki sposób jesienią zadbać o te krzewy, które zrzucają liście na zimę? Berberysy bardzo dobrze znoszą takie prymitywne warunki, bardzo silne nasłonecznienie, suchą glebę, także nawet jeśli zapomnimy o nich przez kilka dni, nic się nie stanie. Listki wprawdzie tam się zwiną, ale po dostarczeniu wody natychmiast się wyprostowują, także jest to, powiedzmy, roślina dla niewybrednych, mało wymagająca, także myślę, że zastosowanie znajdzie w ogrodach u wielu z Państwa. Tutaj ciekawą jeszcze odmianą jest odmiana, mówię, bagatel. To jest jedna z ulubionych tutaj przez naszych klientów, mówię, odmian. Też karzełek, też miniaturka. Bardzo ładne, takie ciemne bordo, także w połączeniu z żółtym, zielonym czy niebieskim odcieniem iglaków bardzo ładnie się komponuje. Czy to jest jej stały kolor? Tak. To jest przez cały okres. On się oczywiście wyjaskrawia, mówię, w tym okresie młodego przyrostu. Krzewy mają dwa przyrosty. Jeden przyrost mamy wczesnowiosenny, drugi mamy późnoletni. Także wtedy, że tak powiem, intensywność tego wybarwienia jest taka silniejsza. Natomiast w pełnym nasłonecznieniu, to jest chyba ważne, w pełnym nasłonecznieniu takie, mówię, zabarwienie zachowują. Natomiast zasada taka ogólna, im roślina o barwnych liściach ma mniej słońca, tym oczywiście powrót jest do tej barwy liściowej, czyli pierwotnej, czyli zielonej. Jak jesienią zachowuje się gałteria? Gałteria bardzo ładnie, mówię, przebarwia liście na kolor ciemnowiśniowy. Poza tym mamy tutaj bardzo ładne, mówię, jagórtki w takim koralowym, mówię, odcieniu. I to jest cechą charakterystyczną. Gałterię wykorzystuje, mówię, przemysł farmaceutyczny do pozyskiwania kamfory. Właśnie z tych takich, mówię, kuleczek, z takich owocostanów otrzymuje się kamforę. Owocami gałterii żywią się, mówię, ptaki leśne. No poza tym można potraktować ją w okresie wielkanocnym jako zamiennik, powiedzmy, borówki do koszyczka ze święconką, ale może także służyć do różnego rodzaju, mówię, dekoracji na Boże Narodzenie, bo liść jest, mówię, częściowo, mówię, zimozielony, także można sobie go tam, prawda, zasuszyć i wykorzystywać właśnie do takich różnych kompozycji domowych. I znajdujemy się chyba wśród najbardziej rozpoznawalnej grupy roślin, mianowicie przy wrzosach. Są to, mówię, niskiego wzrostu krzewinki, osiągające, powiedzmy, średnio do 20 cm, ale wśród nich mamy także odmiany, które wyrastają nawet, mówię, do 1,5 metra. Tylko akurat jesteśmy przy wrzosie tak zwanym pączkowym. Dlaczego pączkowy? Pączkowy wbrew pozorom nie dlatego, że ma kształt pączka, tylko kwiatki w pączkach
jest, że tak powiem, wegetacja jest zatrzymana w pączkach, czyli kwiat mamy nierozwinięty, tylko można powiedzieć zwinięty. Więc takie charakterystyczne ryjki, łatwo właśnie tą grupę wrzosów rozpoznać właśnie po tym, po tak zwanych, mówię, ryjkach. Są to, mówię, wrzosy, mówię, pączkowe. Jeśli chodzi o, mówię, kolorystykę, mówię tu kwiatostanów, wszystkiego rodzaju, od czystej bieli, poprzez różne odcienie różu, do takiego ciemnego fioletu kończywszy. Tu mamy akurat odmianę Marli. Bardzo fajny taki luźny pokrój. Z wrzosami w zasadzie problemów nie ma. Nadają się do uprawy, mówię, w gruncie. Możemy też zdobić nim, mówię, balkony, tarasy. Mogą rosnąć nawet w skrzynkach balkonowych. Tylko niestety, no, jeśli chodzi o tego typu, mówię, funkcje, no to musimy je niestety potraktować na balkonach jako rośliny jednoroczne. W takich skrzynkach balkonowych raczej szans na przetrwanie typowej polskiej zimy nie mają. W takim razie jak zadbać o wrzosy, żeby przetrwały zimę? Wrzosy przede wszystkim muszą rosnąć w słonecznych stanowiskach. Muszą mieć przepuszczalną zimę. Nie znoszą na przepuszczalną ziemię, nie znoszą nagromadzenia wody. Także starać się, chociaż to trudne, no, nie lać na rośliny, tylko pod. Także jeżeli mamy nawadnianie typowo roczne wężem ogrodniczym, no, starajmy się to raczej z takiej, mówię, niskiej pozycji robić. Nie stosować im tak zwanych, mówię, pryszniców. To jest ta podstawa, także unikamy, mówię, przelania podłoża, w którym wrzosy rosną, nie lejemy, mówię, na liście. I druga, chyba bardziej jeszcze ważniejsza sprawa, to jest okrycie na zimę. Z tym, że używamy do tego typu nie żadnych tam liści, jakiejś słomy, żadnych mat, tylko albo przepuszczalną agrowłókninę, albo gałązki roślin iglastych. Najlepiej by było, jeżeli byłyby to gałązki, mówię, świerka. Pięknotka. Ciekawa nazwa, takie tłumaczenie na język polski. Po łacinie mówię kalikarpa, odmiana profurzyn, ciekawa roślina. Co jest ciekawe? Ciekawostką jest to, że ona rośnie w polskich lasach. No, niestety, jak widać, no, w fazie, powiedzmy, tutaj takiej wczesno-wiosennej czy letniej, no, naszego zachwytu tutaj nie budzi, ale w okresie jesiennym co tutaj mamy ciekawego? Przede wszystkim bardzo fajne są takie, mówię, fioletowe, mówię, kwiatostaniki, które z czasem w miarę rozwoju zamieniają się w takie fioletowe, mówię, kuleczki, troszkę mniejsze, mówię, od groszku konserwowego, właśnie w takim kolorze, troszeczkę, powiedzmy, między lawendowym a takim jasnofioletowym. Bardzo fajne, metaliczny połysk. I drugą ciekawą rzeczą jest przebarwienie liści. Teraz one są ciemnozielone, natomiast, mówię, jesteśmy, mówię, tutaj pod zadaszeniem, więc tego za bardzo nie zobaczymy, ale jeżeli pięknotkę posadzimy, mówię, na miejscu słonecznym, liście przebarwiają się na piękny, jasno-fioletowy, mówię, kolor. Także warto sadzić, mówię, pięknotkę, może nie w miejscu takim wyeksponowanym, ale gdzieś właśnie w otoczeniu roślin iglastych, w jakimś takim smutnym kąciku, żeby troszkę właśnie nam ożywiła swoim przebarwieniem jesiennym tutaj ogród jesienią. Czy pięknotka wymaga zaawansowanej pielęgnacji? Nie, jest to prosta w uprawie roślina, tylko to jest jedno małe zastrzeżenie, mianowicie muszą być dwa egzemplarze, gdyż jest tu konieczność dla zawiązania, mówię, owoców, żeby były przynajmniej dwa egzemplarze, najlepiej taka grupa, 3-5 sztuk, że prosta roślina, mówię, a taka ciekawostka w ogrodzie prosto z natury.
Jak widzimy, krzewy liściaste, bogactwo form, kształt liści, przebarwienia, owoce, ozdobne pędy. Także zakładając ogród, nie skupiajmy się, mówię, tylko na trawniku, bo jak wiadomo, z trawnikiem wbrew pozorom jest bardzo dużo pracy. Krzewy są, mówię, wytrzymałe na suszę, wytrzymałe na warunki klimatyczne. Większość krzewów znosi nawet niskie temperatury, jakie miały miejsce ostatnie zimy. Także nie skupiajmy się tylko, mówię, na trawniku przydomowym, ale sadźmy krzewy pojedynczo, w kompozycjach, mieszajmy iglaste z liściastymi, żeby życie było kolorowe.